I szanowni państwo, samolot TS-11 Iskra jak za dawnych czasów znowu nad radomskim niebem. Ale zwróćcie państwo uwagę jeszcze na horyzont. Na horyzoncie w oddali widzimy te słynne chmury cumulonimbus, te chmury CB, czy zwane też CB-kami. Stąd wydają się niewielkie, ale proszę mi wierzyć, że ich wysokość jest kilka tysięcy metrów. One są dosyć daleko, więc wyglądają tak niepozornie, ale gdybyśmy byli w pobliżu, naprawdę tworzą potężną chmurę burzową. One tak straszą z odległości, ale wieczorem i w nocy przejdą nad Radomiem, więc ci z państwa, którzy zostają w Radomiu na noc, niech się przygotują na poważne opady deszczu. Na szczęście wszystko skończy się w nocy, a jutro kolejny dzień pokazów. A my kontynuujemy jeszcze dzisiejszy pokaz. Do tej pory były dymy, a teraz proszę bardzo, zaczyna się pokaz z wykorzystaniem pirotechniki. To pierwszy w takim razie, choć miał jeszcze należeć do części dziennej, ale wygląda na to, że to pierwszy element pokazów wieczornych. Robi się powoli ciemno i zapewniam państwa, że wykorzystamy fakt, że niebo będzie coraz bardziej granatowe. Na jego tle wszelkie iskry i fajerwerki będą wyglądały spektakularnie. O iskrze mówiliśmy już bardzo dużo. O tym, jakim jest samolotem, jak była wykorzystywana i dlaczego znowu znalazła się w Radomiu. Przypominamy, że to już cywilna wersja Iskry. Tak, należy do Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła. To właśnie w tej fundacji przywrócono tę Iskrę do świetności, w jakiej była służąc w polskich siłach powietrznych. Tak sobie myślę, że do tej pięknej pogody, bo naprawdę trafiliśmy w dziesiątkę, do wspaniałych pokazów na niebie brakuje mi, no i oczywiście bardzo dobrego komentarza, nie ukrywajmy. Nie słyszałem jeszcze dziś oklasków, ale z pewnością państwo po prostu zapomnieli. Dziękujemy bardzo. Brakuje mi tylko nastrojowej muzyki. Mam nadzieję, że w sercach i duszach państwu coś pięknego gra, co współgra z tym, co dzieje się na niebie. Właśnie, moi drodzy, Radek powiedział, że przydałaby się nastrojowa muzyczka. Natomiast ja zawsze jestem zwolennikiem ograniczenia komentarza w czasie pokazów nocnych, dlatego że jest to swoista magia, podniebny balet podkreślony takimi ogniami. Zresztą człowiek od samego początku swojego istnienia zawsze był zafascynowany ogniem. Do tej pory, zasiadając gdzieś przy ognisku, wpatrujemy się
z lekką zadumą te języki ognia, które gdzieś tam się pojawiają. Tak samo jest właśnie z pokazami lotniczymi i z pokazami z wykorzystaniem pirotechniki. W nocy wygląda to zupełnie inaczej niż w dzień. Nie widzimy czasami kształtów samolotu, natomiast widzimy przelatujące tak jakby smugi iskier. W tym momencie nomen omen iskier, bo to jest, choć to była jedna iskra, miała podwieszone zasobniki z, właśnie z wytwornicami, z taką pirotechniką, która podkreślała ten tor lotu. Za chwileczkę zobaczymy, kto jeszcze pojawi się, kto uświetni pokaz nocny. Ta nasza tabela planowa lotów, która nam się pojawia, ona się czasami troszeczkę zmienia, a nie mamy w tej chwili łączności z wieżą, aby Państwu powiedzieć dokładnie, co będzie następnym elementem naszego pokazu. Jak wcześniej Państwu wspominałem, zapalony reflektor w samolocie oznacza chęć lądowania, wypuszczone podwozie. To jest taki znak, że idę do lądowania. Tu jeszcze troszeczkę powiem o bezpieczeństwie. To nie tylko inni użytkownicy, którzy są w powietrzu, ale również kontrolerzy na wieży wiedzą, że tam znajduje się samolot, a także pilot, który chce wkołować na pas i jest w jego obowiązku jest spojrzeć w lewą stronę, czy też w prawą, upewnić się, czy nie ma innego samolotu na podejściu, czy nie zajmie mu pasa, czy nie doprowadzi do sytuacji trudnej, sytuacji dość niebezpiecznej. Po to właśnie zapala się te reflektory, by można było z łatwością dostrzec samolot podchodzący do lądowania. Warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o lotnictwo profesjonalne, to pilot nie może tak naprawdę nawet uruchomić silnika bez uzyskania zgody z wieży, tak jak tutaj na takim lotnisku. Tak, trzeba mieć zgodę na każdą procedurę. Tak. Dokładnie tak, dlatego że w lotnictwie jest szczególnie takim, czy wojskowym, czy cywilnym, w lotnictwie General Aviation, tym takim lekkim lotnictwie można uruchomić samolot, można wystartować, zgłosi się dopiero z powietrza, wtedy wykonuje się lot w tak zwanej strefie niekontrolowanej, czyli wtedy pilot wykonuje według zasad ja widzę, mnie widzą i jesteśmy bezpieczni. I takie loty można wykonywać z prędkościami nie większymi niż 450 km na godzinę do wysokości, powiedzmy sobie, 2900 metrów, bo 3000 to już jest ten poziom graniczny, więc zostawmy sobie pewien zapas bezpieczeństwa. Natomiast powyżej tej wysokości jest wszystko kontrolowane i wszystko pod nadzorem. Szanowni Państwo, a w powietrzu grupa akrobacyjna Żelazny. W tym roku pierwszy raz prezentują się w pokazach po zachodzie słońca. Takich pokazów grupa Żelazne wcześniej nie prezentowała. W tym roku, kilka tygodni temu, kilkanaście właściwie, przetestowali ten program pierwszy raz, a teraz przedstawią go tutaj, w Radomiu. Zaczynamy tradycyjnie od serca, żeby pokazać, że radomska publiczność to jest ukochana przez żelaznych pilotów. A teraz powinno być tylko więcej wszelkiego rodzaju fajerwerków i ozdób. I szanowni Państwo, Wojtek Krupa, Dominik Łuczak-Dono, Wojtek Grzechowiak, samoloty z Lin 50, Orlen, grupa akrobacyjna Żelazny. Zostawimy Państwa z tą grupą, zostawimy z tym pięknym księżycem, z tymi dymami, które zaprezentują na tle ciemniejącego nieba. Oddajmy się, szanowni Państwo, magii latania.
No i szanowni państwo, nasz jeden z najmniejszych samolotów w powietrzu, samolot Busquets, za sterami którego zasiada Dominik Motoła. Szanowni państwo, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten samolot powstał, zapraszam na kanał Budujemy Samolot, kanał na YouTubie, gdzie Dominik Motoła z Magdą, do niedawna jeszcze Taczkowską, ale od tygodnia chyba Magdą Motołą, czyli Magda została żoną, samolot Busquets ich połączył, wspólna pasja latania. Oni na tym kanale, jak Budujemy Samolot, pokazują niemal od początku, w 16 odcinkach, czy tam 17. Piękna historia, tak jest, kanał na YouTubie i budujemy w garażu sobie samolot, prawda? Nie w garażu, a w hangarze. O, przepraszam. W hangarze, tak, i to całkiem dużym hangarzem, bo to było na lotnisku w Bydgoszczy, w jednym z hangarów, które służyły kiedyś dla samolotów bojowych. Samolot Busquets jest konstrukcją bardzo lekką, jest ultralightem, czyli jego maksymalna masa startowa to jest 472,5 kg. Ale przyleciała ta konstrukcja do nas też z bardzo daleka i z dość egzotycznego kierunku, bo z południowej Afryki. Tak. Więc to jest ciekawe, że właśnie firma działająca w Republice Południowej Afryki produkuje takie samoloty, które dostosowane są do, nazwijmy to, dość wymagających afrykańskich warunków, czyli nie należy nastawiać się na piękne, trawiaste, betonowe czy asfaltowe pasy, takie jak mamy tutaj. Nie nastawiamy się na piękną, wyrozumiałą pogodę. Mam tu na myśli umiarkowane temperatury, bo przypomnijmy, mówiliśmy o tym wcześniej, im powietrze jest bardziej gorące, tym bardziej też wymagający jest pilotaż, tym ono jest rzadsze i trudniej się w nim lata. Swoją drogą, znowu będziemy musieli w pewnym momencie zamilknąć, bo ja zawsze przy okazji Busquetsa czekam na jeden motyw. Na jeden. O, właśnie na ten! Jedyny samolot w tym kraju, a być może i w promieniu tysięcy kilometrów, który ma zainstalowany taki właśnie trąbiżon. Syrenę kolejową. Syrenę kolejową. I podczas pokazów regularnie ta syrena sobie wyje. Także ten dźwięk, który państwo słyszeli, nie pochodził z przejeżdżającego nieopodal pociągu, ani żadnego samochodu, który jest na ziemi. To ten samolot wydaje tak przedziwny i nietypowy dla statków powietrznych dźwięk. Ale nie jest to seryjnie montowane urządzenie. To nie jest element. To była ich fantazja. Tak jest. Muszę państwu powiedzieć, że system nawigacyjny tego samolotu dorównuje systemom nawigacyjnym w samolotach liniowych, dlatego że Dominik postanowił zamontować w nim wszystko, co najlepsze. Stworzył właśnie takiego Busquetsika, który niepozornie wygląda, ale proszę mi wierzyć. Jeżeli obejrzycie państwo ten kanał, zobaczcie, co on jest wyposażony, w jakim stanie przyjechał. Przyjechał popakowany w pudła, w takie woreczki, niczym meble z jednej sieciówki, gdzie po przeczytaniu 38 stron, że nie należy młotka jeść, lizać i gryźć, tylko należy składać meble, dochodzimy do właściwej instrukcji. Pierwszy raz w Radomiu. Wieczorne pokazy ze światłami, pirotechniką i elementami akrobacji, które szczególnie już za chwilę będą dla państwa zupełnie oczywiste. Kadłub poklejony LEDami, gdzie mieni się niczym kameleon. Znowu będą państwo mieli okazję porównać to, jak udekorowane są statki powietrzne. W tej części liczy się nie tylko to, jak latają piloci, a wszyscy oczywiście są doskonałymi pilotami. Tu liczy się też to, jak się prezentują, jak wyglądają. To jest wieczór galowy, więc wszyscy przystroili się w najpiękniejsze piórka i będą chcieli państwu się właśnie w tych piórkach zaprezentować. Powtarzam raz jeszcze, to jest niezwykle ważna informacja. To pierwszy raz, kiedy w Radomiu podczas airshow od tych kilkunastu, właściwie prawie 20 edycji, organizowana jest część wieczorna. I zachęcam państwa do pozostania do samego końca zobaczenia tego pokazu, ponieważ jutro nie będzie części nocnej. Zakończymy nieco wcześniej, przed zachodem słońca. Tylko dzisiaj będzie można zobaczyć pokaz nocny.
powiedzmy sobie, że to jest jeden z najlżejszych samolotów latających w Polsce, chociaż są takie samoloty, które ważą tylko 115 kg. No niestety dzisiaj ich tutaj nie zobaczymy, ale powiedzmy sobie, że Buszkat jest najlżejszy, ale zobaczymy też jeden z najcięższych samolotów, również w pokazie nocnym pod koniec naszego programu. Jako przedostatni nam się zaprezentuje samolot C-130 Hercules. Aż sam jestem ciekaw, bo jeszcze nie widziałem tego, także Radku, ty widziałeś, więc nie mów na razie. Widziałem i jestem zachwycony, więc wiem, że mogę z czystym sumieniem zachęcić Państwa do obejrzenia pokazu Herkulesa. Nie tylko potężna sylwetka, ledwo to naprawdę jest niesamowite. Dominik potężna Motoła. Sylwetka, ledwo widoczna na tle ciemnego nieba, ale to chwilowe rozświetlenie, które nastąpi w trakcie programu, zrobi na Państwu wrażenie. Wiem, że kilka żon zgubiło swoich mężów, kilku mężów zgubiło swoje żony podczas tegorocznych pokazów w Radomiu. Nie wiem, czy to był przypadek, czy nie. Część nawet zgłosiła się po swoich partnerów do policyjnego punktu informacyjnego. Ci z Państwa, którzy zgubili i nie pofatygowali się do PPI, mogą teraz znaleźć sobie nową partnerkę czy nowego partnera, bo to jest ten element pokazów, w którym przytulanie jak najbardziej jest na miejscu. Zresztą poczują Państwo miętę do latania i nie tylko już za moment. Ta muzyka, ten balet na niebie, to wszystko tworzy niepowtarzalną atmosferę, atmosferę, do której tęsknią też piloci przylatujący do nas z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, bo mówią, że tego naprawdę nie można robić u nich na pokazach. Latanie w nocy ma swoją magię, nawet Antoine Saint-Exupéry napisał książkę Nocny lot, gdzie też postarał się oddać w jakiś sposób atmosferę nocnego latania. I tutaj muszę też odwołać się, trochę może mało skromnie, do własnego doświadczenia. Uwielbiałem latać w nocy. Uwielbiałem to poczucie, wspominałem Państwu, tej samotności takiej, takiego przebywania samego ze sobą. Tak jak mówię, na wysokości tych kilku tysięcy metrów ta ziemia była tak odległa, ludzie, którzy tam są tak odlegli, że w pewnym sensie czułem, jakbym był tylko sam. Nade mną gwiazdy i muszę Państwu powiedzieć, że widziałem dużo więcej gwiazd niż to, co można zobaczyć z ziemi. Latałem, kiedy były Perseidy, piękne widoki były, ale to były loty bardzo, bardzo nostalgiczne takie. Ale umówmy się, latałeś myśliwcem, w środku huczało. Loty tymi samolotami nie należą do najdłuższych, bo samoloty te pochłaniają olbrzymie ilości paliwa, więc w powietrzu mogłeś być ile? Godzinę, półtorej? No godzinę. No właśnie. A wyobraź sobie teraz puchar Gordona Bennetta, czyli wyścigi balonów napełnianych wodorem. Taki puchar organizowany był także w Polsce i to całkiem niedawno, 2 lata temu, kolejna jego edycja. I tam piloci, którzy startują, lecą przez następnych kilka dni zamknięci w koszu malutkiego balonu, znaczy malutkiego, no oczywiście balon jest olbrzymi, kosz jest niewielki. Oni tam żyją przez kilka dni, już pomijam to, że robią tam wszystko, no bo to jest kilka dni i nie ma toalety, nie ma możliwości wyjścia, zjedzenia sobie śniadania w komfortowych warunkach, ale tam dopiero noc musi być absolutnie magicznym przeżyciem, gdzie jest totalna cisza i przesuwanie się razem z masą otaczającego powietrza. Ale naszą naturalną potrzebą w nocy również jest sen. Zadałem pytanie Mateuszowi Rękasowi, który zdobył Puchar Gordon Bennetta w 2018 roku. W jaki sposób podczas takiego długiego lotu śpi? Przecież ten kosz ma czasami 1,5 metra, więc tam położenie się jest niemożliwe. On mówi, że mają specjalne takie otwory, że nogi wystawia na zewnątrz, więc teraz proszę sobie wyobrazić sen, gdzie jesteśmy w środku kosza, a nasze nogi zwisają kilkaset metrów nad ziemią, czy kilka tysięcy, kilka tysięcy metrów nad ziemią. Więc to jest niesamowite przeżycie, bardzo, bardzo prestiżowy sport lotniczy, jeden z pierwszych sportów lotniczych w ogóle. Szanowni Państwo, Buszkat na ziemi, Dominik Motoła za jego sterami, na pewno na ziemi gdzieś tutaj wspiera go duchowo i patrzy na niego Magda, jego żona od tygodnia, także wielkie brawa dla nowożeńców. Tak, tak, gratulujemy samolotu i małżeństwa też oczywiście. I można powiedzieć, że Buszkat połączył. No ale spójrz,
Jeszcze chwilę pogadamy, a i nas połączy. Jest tak romantycznym statkiem powietrznym. Rzeczywiście ma w sobie pełną magię. Pozwól, no, a jego historia... pozwól, że jednak pójdę do policyjnego punktu informacyjnego. O, właśnie. Będą Państwo pamiętali, że samolot, który zachowuje się jak lokomotywa, to właśnie Busquets. Może i mały, ale agresywny. Oj tak, mały, ale wariat. Ale muszę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę. Ten samolot ma umieszczony drążek, tak jak F-16, ma side sticka. Czyli nie centralnie umieszczony, jest po prawej stronie, na środku samolotu. Machamy, pozdrawiamy i dziękujemy bardzo za fantastyczny pokaz. O, stąd nawet widać te syreny. No i szanowni Państwo, mamy kolejnych uczestników naszego pokazu. Za sterami samolotu Carbon Cup zasiada Marek Masalski. Natomiast za sterami szybowca Swift zasiada Maciej Pospieszyński, Pośpiech, aktualny mistrz świata. A to zmieniło się w stosunku do informacji, które miałem wcześniej. Swift to szybowiec akrobacyjny, więc możemy spodziewać się wieczornych akrobacji. Jak widzą Państwo, już jest obietnica rozświecenia tego nocnego nieba, a prawdopodobnie dojdą do tego jeszcze dodatkowe efekty. Wykonywanie akrobacji po zmroku wprowadza dodatkowe elementy, które utrudniają pracę pilotowi. Przede wszystkim zaburzona jest percepcja. Nasz wzrok, szczególnie kiedy jesteśmy w powietrzu, a nie na ziemi, po zmroku zaczyna płatać figle. Ale o tym być może powiemy nieco więcej później. Powiedziałem Państwu, że leci samolot Carbon Cup. Tak trochę z przyzwyczajenia, dlatego że zawsze Marka Masalskiego kojarzę albo z Piperem Cupem, albo z Carbon Cupem. Natomiast to nie jest żaden z tych samolotów. Jest to samolot Jak-12. No, można powiedzieć, że samolot już historyczny. Należy do aeroklubu, polskiego, tak samo jak szybowiec Swift. I tak jak Państwu wspomniałem, Maciek Pospieszyński został mistrzem świata w akrobacji szybowcowej w klasie Unlimited, czyli tej takiej, można powiedzieć, najwyższej klasie, gdzie latają najwięksi mistrzowie. Ale nim wzniesie się na odpowiednią wysokość, nasze pokazy uświetni Marek Choim na swoim samolocie Extra 330. Tutaj jest taka mała anegdotka, którą Państwu opowiem. Otóż Marek Choim jest przedsiębiorcą, jest biznesmenem, który umiłował latanie, aż w szczególności latanie akrobacyjne. Oczywiście jego żona, bardzo rozsądna kobieta, była przeciwna temu. No i zrobiła mu taką małą awanturę w domu, gdy kupił sobie samolot i powiedział, jeśli ten samolot będzie latał, Marek powiedział, że jak ten samolot, dopóki ten samolot będzie latał, to on oczywiście będzie kręcił akrobację, ale jak wyjdą mu resursy, to on go sprzeda i koniec latania. Resursy, czyli te... Resursy, czyli czas użytkowania samolotu w powietrzu. No i okazało się, że ten czas użytkowania, te resursy faktycznie się kończyły. Nie powiedział żonie, ile one trwają. I kupił sobie samolot nowy, troszeczkę mocniejszy, ale pomalował go dokładnie tak samo jak ten stary. I proszę sobie wyobrazić, że przez rok żona jego nie zorientowała się, że on lata nowym samolotem i że będzie jeszcze długo na nim latał. Szanowni Państwo, to jest miłość do lotnictwa, miłość mimo wszystko, miłość do akrobacji. I właśnie Marek Choim prezentuje nam ten nowy samolot, który przez rok ukrywał przed własną żoną. Mówiłem, że będą romantyczne akcenty i wygląda na to, że zdaniem Witolda to jest jeden z romantycznych akcentów i jedna z romantycznych opowieści. Powiem tak, bardzo, bardzo romantyczne. Taki typowy lotniczy romantyzm. Zazwyczaj tym wieczornym pokazom towarzyszy muzyka. Tym razem możemy wsłuchiwać się w dźwięki silników i w muzykę tłoków, która też ma swój urok.
Radku, myślę, że Wojtek Krupa, Dono i Wojtek Grzechowiak nie obrażą się, jeśli wykorzystamy ich muzykę jako tło. Cichutko niech sobie leci, niech będzie taki klimacik malutki. Naprawdę to jest nastrojowa muzyka. Aparaty w dłoń to jest ten moment, kiedy należy zacząć robić zdjęcia. Wspomniałeś, Radku, że w nocy loty nocne są bardzo trudne, co jest niewątpliwie prawdą, ale na czym też polega ta trudność? Jest problem w określeniu odległości. Piloci podczas lotów akrobacyjnych w dzień widzą tę ziemię bardzo wyraźnie, potrafią ocenić wysokość, rzut oka tylko na wysokościomierz, żeby to potwierdzić, natomiast w nocy ta ziemia jest cały czas w zasadzie w takiej samej pozycji. Trudno ocenić jest wysokość, dlatego kręcąc akrobację trzeba spoglądać dużo częściej na wysokościomierz, by się upewnić, że jesteśmy na wysokości bezpiecznej do wykonania danego manewru. Kolejna rzecz, żeby to bezpieczeństwo, ten poziom bezpieczeństwa podnieść, pokazy lotnicze nocne odbywają się wyżej niż w dzień. Ze względu właśnie na to, co powiedziałem wcześniej. Tak, jest, kwestie bezpieczeństwa są tutaj absolutnie kluczowe i nic dziwnego, tak jak wspomniałem, pierwszy raz w historii w Radomiu prezentowana jest część wieczorna pokazów, a to oznacza, że musimy tym bardziej dbać o bezpieczeństwo. Widzą Państwo, że na dole cały czas czuwają służby porządkowe i awaryjne, by w każdej chwili móc zainterweniować. Marek Hojm! I samolot Extra 300. Gdzieś w pobliżu Swift buduje swoją wysokość. No i szanowni. Proszę bardzo, slalom pomiędzy sztucznymi ogniami. I tym razem jeszcze ze świecami, no nie dymnymi, takimi świecącymi z tyłu. Prawie jak między pylonami podczas tych charakterystycznych i bardzo dobrze znanych na całym świecie wyścigów Red Bulla. Tu jednak nie ma pylonów, tylko właśnie fontanny fajerwerków. Bardzo miło jest patrzeć na las światełek i telefonów, które Państwo wyciągają w stronę latających pilotów. Będę podczas kolejnych pokazów prosił Państwa o to, byście latarkami poświecili pilotom. Niektórzy z nich robią specjalne filmy promocyjne i zdjęcia, które później wrzucają na swoje media społecznościowe. I te zdjęcia robione z powietrza, kiedy wokół jest ciemno, natomiast publiczność rozświetlona jest tysiącami lampeczek, są fantastyczne. No i szanowni Państwo, ciężki kaliber, Su-22. I teraz zagadka. Co to było? I do czego jest wykorzystywane to, co się w tej chwili stało? Powiem Ci szczerze, że to mnie zaskoczyło, bo flary widzieliśmy już wcześniej, tak, ale flary po prostu generują ciepło. A tu mieliśmy wybuchy, więc musisz pomóc. Cóż to było? To jest specjalne ładunki oświetlające, które działają jak lampa błyskowa. Wykorzystuje się je podczas rozpoznania fotograficznego. Powiem tak, wykorzystywało się, dlatego że obecnie są już zupełnie inne techniki rozpoznania obrazowego. W związku z tym kiedyś, powiedzmy sobie, lata 60., 70., 80. używano tego typu oświetlenia, takich właśnie lamp błyskowych, które widzieliśmy. W tym samym czasie były robione zdjęcia i obiekty rozpoznane
rozpoznawane, były bardzo dobrze widoczne. Także to były swoiste flesze, swoiste lampy błyskowe stosowane na zasobnikach rozpoznawczych, na zasobnikach rozpoznania fotograficznego, jakie montowane są jeszcze na Su-22. Czyli flesz, który słychać w promieniu kilku kilometrów. Bardzo ciekawe odkrycie. Przyznam szczerze, tego nie widziałem, więc cieszę się, że miałem okazję zobaczyć to tutaj pierwszy raz w Radomiu. No powiedzmy sobie, że też sygnalizujemy, żeby ten przeciwnik tam coś ze sobą zrobił, bo za chwilę przyleci drugie SU i zrobi mu kuku. Szanowni Państwo, na ekranie mojego monitora, na który przekazywany jest obraz kamery, widzę samolot Jak-12. Szybowiec Swift, który jest w dalszym ciągu wyholowywany. Właśnie to jest jedna z technik ekspediowania szybowca w powietrze. Można to zrobić za pomocą wyciągarki, ale wysokość jest wtedy niewielka. O, właśnie, nareszcie banery troszeczkę nam się ściemniły, także już nie są takie kontrastowe. Druga metoda to jest właśnie wyholowanie za pomocą samolotu tego szybowca. I wtedy faktycznie można wyholować taki szybowiec na dość dużą wysokość. Bo widzę światełka, które zbliżają się. Należy bardzo szybko, więc to jest kolejny Su-22. I proszę zobaczyć Państwo, jak wyglądają te chmury. Jak pięknie to wygląda. Właśnie, widzieliśmy błysk, te dźwięki tych wybuchów docierały nas z dużym opóźnieniem, Mieliśmy bardzo ładny eksperyment fizyczny pokazujący, jak niewielka jest prędkość dźwięku w porównaniu z prędkością światła. Wspomniałeś o tym, że można na dwa sposoby wyholować szybowiec na pewną wysokość. Może to być albo wyciągarka, albo właśnie holówka, w tym przypadku samolot. Ale są jeszcze inne metody, chociażby w Polsce, w Bieszczadach jest metoda grawitacyjna, gdzie tak spycha się szybowiec ze stoku, trochę przypominającego stok narciarski, on w pewnym momencie odrywa się od ziemi, albo jest taki szybowiec również na stoku góry, wystrzeliwany z gumy. To są bardzo stare metody, ale były stosowane. I już został szybowiec Swift. Szybowiec akrobacyjny wyczepiony, polska konstrukcja, samolot Jak-12 za starami, którego zasiada Marek Masarski, bardzo doświadczony pilot, przesympatyczny człowiek, chodząca historia lotnictwa. Natomiast za starami szybowca zasiada Maciek Pospieszyński, który jest, jak Państwu już mówiłem, dwa razy, ale powtórzę trzeci raz, mistrzem świata w akrobacji szybowcowej w klasie Unlimited i ten tytuł zdobył całkiem niedawno. I teraz nie mówimy nic. Posłuchacie Państwo ciszy. Szybowce są bardzo romantyczne. One tylko delikatnie szumią. Mam nadzieję, że pod koniec, jak będzie niżej, usłyszymy ten szum. Także ja już przestaję mówić. Chociaż muszę naprawdę dużo silnej woli w to włożyć.
Sport Szybowcowy jest bardzo cichy. Nie słyszeliśmy w zasadzie nic w jednym momencie. W dwóch momentach usłyszałem, ale proszę mi wybaczyć. Na jednym uchu mam ubytek słuchu. 50% ma to związek z lataniem na samolotach odrzutowych, ale to jest, powiedzmy sobie, choroba zawodowa pilotów. Nie słyszę takich słów jak wynieś śmieci, umyj naczynia, tego typu rzeczy, ale to jest normalne. Natomiast co czuje pilot szybowca, co słyszy? On słyszy tylko ten szum opływającego powietrza. To jest czysty romantyzm latania, przebywanie w powietrzu. W tym momencie został wyholowany przez samolot, ale często piloci szybowcowi, znaczy podstawową techniką też już jak są w powietrzu, jest wykręcanie się w kominach. Ale jeszcze przestanę mówić, ponieważ sądzę, że Maciek jeszcze rozpędzi szybowiec i jeszcze pokażę takie przejście niskie, na ile to będzie możliwe. Chociaż w nocy nie wiem, czy się zdecyduje na taki manewr. Jak sądzę, idzie już do lądowania. Widać, że ten szybowiec jest na ścieżce na podejście do lądowania. I później będziemy musieli chwileczkę poczekać, by ten szybowiec został scholowany, ponieważ nie ma napędu i należy go scholować. Akrobacyjny szybowiec Swift jest już na ziemi. Polskiej produkcji dodajmy, ponieważ w Polsce mamy doskonałe zakłady szybowcowe, które od wielu, wielu lat produkowały setki szybowców stosowanych w aeroklubach tu w Polsce, ale także dużo egzemplarzy było eksportowanych, było i jest na cały świat i z przyjemnością oglądam wiele filmów w różnych serwisach pokazujących zagranicznych pilotów latających w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Australii czy Nowej Zelandii i pięknie na tle właśnie tych odległych krajobrazów zobaczyć polską markę, markę szybowców produkowanych w Polsce. W tamtym roku byłem w Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs. Tak jest, wielkie brawa, dziękujemy. Za sterami śmigłowca Bolkow zasiada Maciek Dominiak, który jest właścicielem tego śmigłowca. Kupił go z demobilu niemieckiego. Te śmigłowce były używane, ten egzemplarz był używany w armii niemieckiej, w Bundeswehrze, jako śmigłowiec. Śmigłowiec, który służył do zwalczania czołgów. Był wyposażony w rakiety przeciwpancerne. Nawet tego nie można w tej chwili dostrzec, ale proszę mi uwierzyć, że ma zamontowane makiety wyrzutni rakiet przeciwpancernych i to właśnie w tych makietach Maciek Dominiak montuje instalację pirotechniczną. Mam nadzieję, że przygotowali Państwo swoje telefony. To będzie okazja, aby zobaczyć piękny pokaz pełen fajerwerków na niebie. Chyba, jeśli się nie mylę, to będzie najbardziej, tak zastanawiałem się jeszcze przez chwilę, ale najbardziej uzbrojony w fajerwerki pokaz w tej części wieczornej. Chociaż z drugiej strony, Flying Dragons na pewno będą mieli wiele świecidełek. Herkules nie zdradzę, mówiłem tylko, że warto poczekać i zobaczyć, więc tam na pewno też będzie się działo. A na sam deser dwa wspaniałe motoszybowce Aerosparks, które znowu często goszczą w Polsce na różnych pokazach i to, co się tam dzieje, to jest romantyzm w czystej postaci. Widzimy światła, słyszymy dźwięk, nie widzimy śmigłowca, ale szanowni Państwo, na tym śmigłowcu można wyszkolić się, można wykonać szkolenie lotnicze, ponieważ Maciek jest instruktorem. Maciek lata w szkole lotniczej, która szkoli młodych adeptów sztuki latania na śmigłowcach. Jest instruktorem na Robinsonie, jest pilotem również samolotowym. Wspominaliśmy wcześniej o tym, że lotnictwo ma w Polsce coraz więcej entuzjastów.
Wynika to między innymi z faktu, że stajemy się coraz bardziej zamożni, rozwija się infrastruktura, rozwijają się prywatne szkoły lotnicze, jest coraz więcej statków powietrznych w posiadaniu prywatnych pilotów. No a co za tym idzie i coraz więcej ciekawych rzeczy dzieje się na pokazach, takich jak ten. Do Sylwestra jeszcze mamy mnóstwo czasu, ale już mogą Państwo oglądać ten przedsmak szaleństwa sylwestrowej nocy. Właśnie obiecałem Państwu, że powiem, w jaki sposób pilot Maciek Dominiak kupił dwa kaski, oryginalne kaski Bundeswehry. Otóż po zakupie śmigłowca zastanawiał się, chciał go po prostu wyremontować i zrobić takim dokładnie, jak wyglądał w czasie, gdy latał w armii niemieckiej. No i brakowało mu trochę elementów wyposażenia, ale wyposażenia pilota. Największym problemem właśnie były kaski lotnicze, czy też hełmy lotnicze, bardziej kaski lotnicze. I któregoś razu przez przypadek przechodził obok Lombardu we Wrocławiu i zobaczył na wystawie właśnie taki kask. Okazało się, że są dwa. No i oczywiście kupił je. Cena nie była niska, dosyć wysoka, ale tak dużo niższa niż na jakichś portalach aukcyjnych. Być może właściciel tego Lombardu nie zdawał sobie sprawy z ceny tego sprzętu, który posiada. No oczywiście Maciek je kupił i zadał pytanie, skąd one się tu wzięły, bo wyglądały na takie całkiem w dobrym stanie. Okazało się, że były jakieś ćwiczenia i piloci niemieccy postanowili zdobyć w jakiś sposób gotówkę, bo pewnie wychodzili z klubu Go-Go czy jakiegoś innego i zastawili swoje kaski. No i w ten sposób znalazły się w rękach Maćka. Mogłeś zamiast klubu Go-Go powiedzieć muzeum i brzmiałoby równie. No przepraszam, ciemno było, więc jakoś tak z rozpędu poszło. Okej.
Bolkow 105, dawny śmigłowiec, faktycznie służący w niemieckiej armii. Najczęściej wykorzystywany był do transportu medycznego, ale później, jak już mówiliśmy, nie tylko zresztą, ale później po zdemilitaryzowaniu zakupiono wiele egzemplarzy do prywatnych kolekcji, przez prywatnych właścicieli. No i dziś ten niezwykły śmigłowiec prezentuje się na wielu pokazach. Mam na myśli ten model, a niekoniecznie tę konkretną maszynę, która oczywiście, jak już wspomnieliśmy, służy do prowadzenia szkoleń, do lotów widokowych i pokazów, w szczególności tych w nocnej części. Zrobiło się naprawdę nastrojowo, jest ciemna noc, zostały nam jeszcze 3 elementy programu. Każdy z nich jest lepszy od poprzedniego. Nie chcę tutaj absolutnie stopniować jakości poszczególnych pokazów, ale gwarantuję Państwu, że zrobią duże wrażenie. Mieliśmy dziś na niebie nad Radomiem małe samoloty, mieliśmy nieco większe, mieliśmy wolne i te bardzo szybkie. Mieliśmy lekkie, Buszkat w końcu pojawił się niedawno całkiem, Buszkat ważący ponad 400 kg. No i jeszcze lżejsze są paralotnie, które ważą kilkadziesiąt. Teraz startują 2 szybowce, które w języku polskim mają dość źle kojarzący się model i jego nazwę, bo to są groby. Grob 109, no ale tak się nazywają. Natomiast są to motoszybowce, na nich latają nasi przyjaciele z Wielkiej Brytanii, grupa Aerosparks. Już teraz widzimy taki wstęp drobny do tego, co zobaczymy tutaj na radomskim niebie. One odlecą nieco od lotniska, tam nabiorą wysokości, po czym wrócą, by nam pokazać niesamowity show, niesamowity spektakl lotniczy na niebie. Ale te 2 motoszybowce muszą zbudować swoją wysokość, podobnie jak wcześniej Swift, tyle tylko, że nie trzeba ich wyholowywać. One będą budować wysokość we własnym zakresie. Tymczasem swój pokaz rozpoczną latające smoki, czyli zespół pokazowych paralotniarzy z okolic Krakowa. To jest zespół, który występował w wielu miejscach na świecie, nie tylko w Polsce, ale w Europie. Dubaj też macie na swoim koncie? Też, oczywiście, no jak nie, jak tak. I wszędzie, gdzie się pojawiają, powodują, że ludzie zbierają swoje szczęki z podłogi. No to teraz będzie, mili Państwo, podobnie. Przypominam, motoparalotnie. To są statki powietrzne, które widać. Piloci mają na swoich plecach napęd, silnik. Nad swoimi głowami mają czaszę, czyli paralotnie. A oprócz tego są obładowani pirotechniką, co zresztą zaprezentują Państwu za chwilę. Te migające czerwone punkciki to właśnie piloci. Za chwilę usłyszymy powitanie z ich ust osobiste, a potem zacznie się właściwy pokaz. Spektakl pirotechniki oraz świateł. Przyjechaliśmy do Was z Krakowa. Przy lądowaniu oświetlcie nam telefonami podejście do lądowania. Dzięki. To powtórzę jeszcze na wypadek, gdyby Państwo nie do końca zrozumieli ostatnie zdanie. Piloci poprosili, by podczas lądowania oświetlili Państwo im drogę do lądowania. To trochę zajmie, ale możecie trzymać telefony włączone z włączonymi latarkami cały czas. Na pewno będzie to dla nich świetne widowisko, aż do samego końca tego pokazu. O to samo proszą piloci motoszybowców, którzy wystąpią na koniec dzisiejszego wieczoru. Ale już za chwilę to oni rozświetlą niebo nad Radomiem dla Was. Uwaga, zaczynamy!
I oto oni nadlatują, Flying Dragons! Wielkie dzięki za wszystkie lampeczki, a będzie tylko mocniej, tylko bardziej intensywnie. Pierwszy raz po zmroku, tutaj w Radomiu na Airshow 2023, The Flying Dragons. The Flying Dragons, mam nadzieję, że robicie teraz zdjęcia. Pamiętajcie, że nad ich głowami są czasze wykonane z tekstylnego materiału. To nie są samoloty, to nie są szybowce, to nie są myśliwce, a mimo to zobaczcie, co potrafią te statki powietrzne i ich piloci. The Flying Dragons! Co pięknie wyglądacie uniesionymi telefonami, złączonymi lampkami. Naprawdę widok niesamowity.
Wielkie brawa dla Państwa, wielki szacunek za to, że oświetlacie drogę dla Flying Dragonsów. Olbrzymie podziękowania także dla pilotów oczywiście. Flying Dragons, dziękujemy, tak jak Witek powiedział przed chwilą, za wasze lampeczki. To z nieba wygląda absolutnie czadersko. Trudno jest opisać to, co widzą teraz piloci. Ale zapewniam, że są zachwyceni. To może być już koniec pokazu i podejście do lądowania. Pierwsi piloci są już na ziemi. Powitajmy ich gromkimi oklaskami. The Flying Dragons! I są wszyscy bezpiecznie na ziemi, co oznacza, że za chwilę rozpocznie się dalsza część pokazu, ale trafiła nam się noc, księżyc zakryty przez chmury, więc nie będzie nam przeszkadzał, nie będzie świecił nam prosto w oczy. I zaczynają się flary wypuszczane przez Herkulesa. I to jest najjaśniejszy moment tego pokazu. Cały zasobnik flar wypuszczony w jednej chwili. Piękny pióropusz zaprezentowany na niebie nad Radomiem. Mam nadzieję, że ta chwila została uwieczniona na waszych zdjęciach, ale to nie koniec. Jak wspomniałem, Herkules przeleci jeszcze nisko nad pasem, prezentując polską flagę na otwartym z tyłu trapie. Samolot C-130 Herkules przyleciał do nas z 33. Powiskiej Bazy Lotnictwa Transportowego. Jest to największy samolot transportowy, jaki jest używany w naszych siłach powietrznych. Nadlatuje właśnie z naszej lewej strony wzdłuż pasa. Potężna czterosilnikowa maszyna. 40 metrów rozpiętości, 30 metrów długość. Jeżeli Państwo się przyjrzycie w tej chwili, to rampa z tyłu jest otwarta. W rampie widać było przez moment, gdyby bliżej, biało-czerwoną flagę.
pokaz nocny Herkulesa. Nie należy do najdłuższych, ale chodziło o to, by wywołać ten spektakularny efekt i zaprezentować imponujących rozmiarów pióropusz, które tworzyły wypuszczone wszystkie w jednym momencie flary. A teraz widzimy już niknące na horyzoncie światło, to, które podświetla polską flagę. Wygląda więc na to, że pozostał ostatni element dzisiejszego programu, a więc występ dwóch motoszybowców z grupy brytyjskiej Aerosparks. Oni latają w różnych częściach świata, na różnych pokazach, również w Polsce. Bywali już i prezentowali swoje możliwości. Nazywam ich program Podniebnym Baletem, bo rzeczywiście to, jak majestatycznie powoli tańczą na niebie i to w duecie, to jest taniec dwóch szybowców, a nie jednego. Przy okazji okraszają to wszystko fajerwerkami i pięknie ozdobionymi kadłubami szybowców. Widzieliście już Państwo te tęczowe kolory LEDów. Są w tej chwili nad nami. Do tego zazwyczaj towarzyszy temu wszystkiemu piękna muzyka i nieraz podobno zdarzyło się, że ten duet wynajmowany był przez młode pary, które chciały w ten sposób uświetnić ich weselne przyjęcie. Nie wiem, czy byłoby nas stać na to, by ich zaprosić na wesele, ale gdyby Państwo mieli taki gest, to mówię tylko, że jest taka możliwość. Szanowni Państwo, wprawdzie nie mam żadnych matrymonialnych zapędów, ale chciałbym na koniec naszych pokazów dzisiaj, bo jutro jeszcze będzie drugi dzień, ale na ten ostatni pokaz nocny poprosić Radka, ja to też zrobię, byśmy tego nie komentowali, byśmy nic nie mówili, byśmy się Państwo podziwiali to. Natomiast lot grupy Aerosparks chciałbym zadedykować wszystkim technikom, mechanikom, obsłudze wieży, wszystkim tym ludziom, dzięki którym mogliśmy dzisiaj oglądać i jutro będziemy oglądać pokazy Airshow 2023 w Radomiu, bo ci ludzie naprawdę włożyli w to wiele, wiele wysiłku po to, byśmy mogli podziwiać wspaniałe maszyny na niebie. I szanowni Państwo, od tego momentu nic już nie mówię.
Aerosparks. Zobaczcie, jak to wygląda. Dwa motoszybowce, a w tle księżyc. Pierwszy raz takie widoki można oglądać tu w Radomiu podczas airshow. Proszę się nie zdziwić, że na pas wjadą służby porządkowe, wjedzie straż pożarna, to standardowa procedura, sprawdzenie pasa po pokazach pirotechnicznych, tym bardziej, że mamy lato, jest sucho, straż pożarna musi sprawdzić, że na pewno wszystko jest w porządku. Usłyszą Państwo za chwilę też mnóstwo hałasu i zobaczą mnóstwo dymu, który wygeneruje grupa The Flying Dragons. Aerosparks już za moment dotkną ziemi.